Myślę, że już z tego tylko powodu to spotkanie jest niezwykłe, ponieważ mamy wspaniałą aktorkę i wybitną osobowość naszego życia publicznego. A ja przypomnę tylko, że niedawno pani Maja otrzymała Nagrodę Orła za osiągnięcia życia, nagrodę filmową, i wtedy podkreślano, że to jest nagroda nie tylko za osiągnięcia artystyczne, aktorskie, pedagogiczne, ale także za wielką osobowość, bo pani Maja jest wspaniałą osobowością, która naprawdę pejzaż, nawiązując do książki pani Mai z panią Barbarą Osterloff, też pejzaż, taki jest tytuł, ten nasz pejzaż życia publicznego bardzo pani wzbogaca i za to bardzo pani dziękujemy. A drugi powód tego, że nasze spotkanie jest niezwykłe, to jest arcydzieło Stanisława Wyspiańskiego Wesele. No, niektórzy twierdzą, że najważniejszy dramat polski, sceniczny, ze względu na to, że on w taki syntetyczny sposób mówi o naszej tożsamości narodowej, o wszystkich najważniejszych naszych problemach, lękach, i jest to taki dramat autorefleksyjny o tym, jacy jesteśmy, co nam przeszkadza w jedności, w dążeniu do wspólnego dobra. No i wreszcie kongenialna adaptacja Andrzeja Wajdy. Kijowski Andrzejem, prawda? Oczywiście, pani Maja tutaj zwraca uwagę na świetny scenariusz Andrzeja Kijowskiego. Rzadko się właściwie mówi o nim jako scenarzyście, a warto przypominać, bo stworzyć z tego dramatu dzieło filmowe, znaczy scenariusz tego dzieła, to już jest wielka sztuka. Ja też czytałam na świeżo i widziałam, ile było kwestii wyciętych, ale jak zgrabnie to zostało zrobione. To wszystko są powody, dla których jest wspaniale, że dzisiaj się tutaj spotykamy. Ja pozwolę sobie teraz już usiąść i, tak. Pani Maju, może przypomnijmy... zacznijmy od tego może, ale jedna data jeszcze, pani Maju, bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że już niedługo, 20 listopada, będzie 120. rocznica wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Tak. Kilka miesięcy później już była premiera sztuki teatralnej, na którą się zjechał cały Kraków. No a w styczniu, 8 stycznia 1973 roku była premiera filmu Andrzeja Wajdy. To wtedy z wielką w Krakowie, rolą, prawda? Tak, w Krakowie, z wielką rolą Racheli, pani właśnie Maji Komorowskiej. Ja chciałam właśnie zacząć, rozmawiałyśmy tam, chciałam tak by na głos usłyszeć, żeby przy nas, żeby padło, kto z tej obsady nie żyje. Po kolei. Andrzej Łapicki, poeta. Marek Walczewski, gospodarz. Marek Perepeczko, Jasiek. Gabriela Kownacka, Zosia. Janusz Bukowski, Kasper. Artur Młodnicki, Wernychora. Wirgiliusz Gryń, Upiór. Czesław Wołejko, Hetman. Mieczysław Foyt, Żyd, ojciec Racheli, Hanna Skarżanka, Klimina, Małgorzata Lorentowicz, Radczyni, Andrzej Szczepkowski, Nos, Mieczysław Stor, Wojtek, Henryk Borowski, Dziad, Kazimierz Opaliński, ojciec, Mieczysław Czechowicz, ksiądz, Czesław Niemen, Chochoł. Takie mam poczucie, że trzeba przywoływać tych wspaniałych aktorów, i ta świadomość, że jeszcze jest ta nas mała grupa, która jeszcze żyje, i to, że spotykamy się w pandemii, w tym okresie takim trudnym, taki jakiś szczególny to spotkanie jest. I proszę pani, jak pani mi powiedziała, że mamy się spotkać w związku z Wajdą, to ja postanowiłam dzisiaj rano odrobić lekcję i zorientowałam się, że zaczęłam przypisywać wesele. Ale jest parę kwestii, które zanim zaczniemy rozmowę, chciałabym... bo to po prostu są kwestie, które przeszły w ogóle, no trzeba być w butach na wesele, prawda? To właściwie to się powtarza. No, na przykład Czepiec mówi, a jak myślę, że panowie duza by już mogli mieć, i no oni nie chcą chcieć. To są te kwestie. Pan młody mówi na przykład z Żydem, to mnie zawsze zachwycało, że to poczucie humoru
Wyspiańskiego jest niezwykłe. No, pan młody mówi do Żyda, Żyd mówi, ja tu przyszedł nieśmiele. A pan młody mówi, jesteśmy przyjaciele. A Żyd mówi, tylko że my jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. Żyd mówi, pan dzisiaj w kolorach się mieni, pan to przecie jutro zrzuci. Pan młody, narodowy chłopski strój. Żyd, pan się narodowi bałamuci, narodowo bałamuci. Panu wolno, a to ładny krój, to już było. I tu opuszczam na razie Rachela. I ta cudowna kwestia gospodarza, to tak w każdym z nas coś woła. Tak myślałam, żebyśmy sobie to dzisiaj, to zdanie, to na dzisiejszy wieczór. To tak w każdym z nas coś woła, jakaś historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. Słuchajcie, to jest... I tak dalej. I teraz dziennikarz mówi, to rozmawialiśmy przez telefon, tak. To wrócimy do tego, ale przeczytam tę kwestię. Patrzeć na przebieg zdarzeń dalekie, dalekie od marzeń, tak odległe od wszystkiego, co było wielkie w kraju. A dziennikarz mówi, to mnie drażni, męczy, boli, czy my mamy prawo do czego? Czy my mamy jakie prawo żyć, my motyle i świerszcze w niewoli? I tak dalej, i tak dalej. To wrócimy. Do Racheli. To już by może się przestała z tymi kwestiami, bo to do Racheli wrócimy. Bo to mi się przypomniało, jeszcze przed Rachelą pani mówiła o dziennikarzu, prawda? Mm-hmm. O scenie z dziennikarzem. Który kwestionuje, że tak, uderzyło panią, że to jest jakby... Jakby współcześnie mówiący dziennikarz tak. O tym, czy jest w ogóle, dziennikarz przekazuje prawdę, czy też tak, nie. I ten relatywizm mówi, jego. Tak, Radczyni mówi, pańska praca, rzecz serio, a pan takim przekreśla ją gestem, tak ją wspomina niemile tę rzecz serio. Tak. To jest po prostu... A on mówi o tym, że ma dość polityków, polityki, tak. A o prawdzie to nie ma mowy, bo czymże jest prawda. Ciągle zostawiam. A pani Maju, dlaczego pani te kwestie właśnie wybrała, które tutaj cytujemy? Czy ja przez ich uniwersalizm? Ja, że ja zaczęłam, pomyślałam sobie, że jak się spotykam, to o Racheli wiem, wiem dużo, ale pomyślałam sobie, że muszę tak jakby poczuć to całe wesele, przypomnieć sobie właśnie tych aktorów i dziękuję. Mhm. Poprosiłam, mówiłyśmy się, że... Nie chciałam tak, chciałam to mieć napisane, tą litanię, bo to są kwestie, wie pani, które tak, one dziś poruszają, one niezwykle poruszają. Przecież rozmowa dla mnie poety z panną młodą o tym sercu, prawda, a kasztyś ta Polska, kaszta, pan wiedzą. Po całym świecie możesz szukać Polski panną młodą i nigdzie jej nie znajdziesz. Panna młoda to może szukać, szkoda, poeta. A jest jedna mała klatka, o niech ta Jagusia przymknie rękę pod pierś. Panna młoda mówi, to zakładka, gorseta, zeszyta trochę przyczaśnie, poeta. A tam puka? A cóż to za nauka? Serce, a to Polska właśnie. Uspokoję się już z tym, jeszcze jedną kwestię, dobrze? Bo naprawdę to jest oczywiście, bo ja się zorientowałam przecież, że będziecie film oglądać, więc właściwie, ale nie wszystkie kwestie są w filmie. Pan młody mówi kwestię, którą strasznie lubię, wyrwane jest jakby, wyrywam to z całości, ale ujęły mnie jakieś kleszcze, przestrzenie ogromne grozy, uląkłem się nagle prozy, jaka jest we fantastycznym świecie. No, to jest zupełnie, nie wiem, to jest tak współcześnie, prawda, pomyślane. Tak, mnie też uderzyła rzeczywiście współczesność tego tekstu, bo też sobie przypomniałam na świeżo. I oprócz geniuszu Wajdy, zwróciłam uwagę na to, jak pewne tematy, co jest niby oczywiste, ale w przypadku tego dramatu Wyspiańskiego to bardzo widać, że pewne tematy i problemy się powtarzają i są uniwersalne, natura ludzka jest uniwersalna, ale on to potrafił fantastycznie ująć. Pani Maju, ale skoro jest pani z nami, to my mamy szczególną okazję, żeby zapytać o pani własne doświadczenia, tak. Dlatego, że powiem w ten sposób i myślę, że sporo osób się ze mną zgodzi, że nie wyobrażamy sobie dzisiaj innej Racheli niż Maja Komorowska, aczkolwiek była w inscenie
inscenizacji Wajdy, również znakomita aktorka, ale pani postać została. A przecież pani miała ogromne wątpliwości i była pani zaskoczona w ogóle propozycją Wajdy, która nastąpiła też w takim szczególnym momencie pani życia zawodowego. Jak to było? Andrzeju, ty już wszystko wiesz, bo ja do ciebie wysłałam ten tekst o Racheli właśnie z pejzażu. Dlatego, że mam takie poczucie, że kto czytał pejzaż, czy to no ja muszę się powtórzyć, bo przecież nie będę wymyślała na nowo, jak pracowałam. Tu rzeczywiście jest rozdział poświęcony Racheli, ale pani pyta o moje niepokoje. Tak, kiedy na tym polega wielkość między innymi Wajdy, że on w moim pojęciu nieprawdopodobnie obsadzał, prawda? Jak się czyta dzisiaj tą obsadę, jak się czyta, to jest po prostu, ja widzę Skarżankę, ja widzę tych aktorów, którzy tu grali, oni się złączyli z tymi postaciami. I kiedy najbardziej zaskakujące było to, że o ile pamiętam, to Andrzej Wajda mi zaproponował Wesele po Za ścianą, po roli w Za ścianą, czyli w ogóle z kompleksami pani w okularach, prawda, a tu nagle Rachela, no ja już byłam po życiu rodzinnym, prawda, po Za ścianą. Gdzie była pani zupełnie inną osobą, ja już byłam kokieteryjną Bellą. Bella była, tak, a tu była, no i to zresztą dzięki Zanussiemu, bo to Zanussi mnie wynalazł dla filmu i zrobił te pierwsze filmy, czyli dwie różne role, także nie tak łatwo mi było zaszufladkować, bo było od Belli do Za ścianą, prawda, czyli tak. Dwa. I ja rzeczywiście, jak Andrzej Wajda mi to zaproponował, to pierwsza moja myśl, o tym pisałam, to była Demarczyk. Ja ją widziałam w tym, ale to nie znaczy, że oczywiście rolę przyjęłam i bardzo się ucieszyłam. Tu nawet brak słów, żeby to opisać, bo to Andrzej Łapicki wspomina, że ja go strasznie męczyłam, że ciągle chciałam powtarzać te sceny, bo mówienie wierszem, prawda, to jest jednak inaczej się mówi wierszem. To jest jednak, ja musiałam ten wiersz jakoś, nie wiem jak to powiedzieć, przepuścić przez siebie, prawda, żeby nauczyć się myśleć wierszem. Rzeczywiście pracowałam nad Rachelą gorliwie, porządnie. Najpierw sobie wyobrażałam, jaka... To właśnie jest ważne, tego uczyłam moich studentów, jak ona wchodzi, ale co się stało przed wejściem, prawda? Bo my się często zachowujemy, ktoś nie rozumie, co się z nami dzieje, jesteśmy na przykład zdenerwowani, a to przed chwilą było to coś, co nas zdenerwowało, prawda? Czyli ja zdawałam sobie sprawę, jak ważna jest ta moja analiza, znaczy o tym, co Rachela robiła. No więc ja myślałam, tak jak napisałam, o jej rękach, że ona tym chłopom na kredyt, jak ojciec mówi, sprzedawała. Więc te ręce są ważne. Tu miałam wiele koncepcji i potem je spełniłam. W szkole teatralnej trzykrotnie robiłam Wesele ze studentami. Właściwie o rękach najwięcej myślałam, jak uczyłam już studentów, że przecież to jest niesamowita jakaś możliwość, prawda, że ona te ręce może chowa, ma czerwone, może ma odmrożone. Teraz jeżeli ma rękawiczki, no to zdjęła i nagle on, poeta czy pan młody, mógł zobaczyć jej ręce i tak dalej, i tak dalej. To jest taki przykład, jak strasznie ważne jest to, co się dzieje przed. Myślałam sobie o tym, że przecież Rachela, ona zresztą mówi, że przez błota szła, prawda? No i w długiej sukni. Wszystko to dokładnie opisałam. W długiej sukni. Wyobrażałam sobie, że co? No ma buty zapasowe, no bo jak? Jak przyszła przez te błota w tej długiej sukni? I teraz, dlaczego to jest ważne? Bo często się mówi o Racheli, że ona jest, ja wolę nawiedzona czy egzaltowana, gorsze słowo dla mnie, ale to jest zbitka, prawda? Tego, z czym ona przyszła, i to, co zastała, prawda? Wszyscy pijani, już w ogóle była w innym punkcie, prawda? Czyli krótko mówiąc, zastanawiałam się, dlaczego ona się tak zachowuje, dlaczego ona tak mówi, co się z nią stało. Jej tęsknota do mansardy, do poetów, ten ojciec, który właściwie opowiada o Racheli, no przepięknie, prawda? Co ona robiła, czego się uczyła, że wykształcona, prawda? Co czytała, no...
jakby ten ojciec zachwala tą swoją córkę. Wspaniały Foyt jako ojciec, wspaniały. A panią zapytam o taką rzecz, pani Maju, bo nie słyszymy tam specjalnie właśnie akcentu tak, żydowskiego, to dobrze, prawda? Że pani, jak tak. pani do tego podeszła? Tak. Jak się pani przygotowywała do tego, żeby tak. pokazać postać dziewczyny wykształconej, Żydówki, tak. no ale jednak niezwykłej bardzo osoby? Tak, 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 też właśnie, przepraszam, że powtórzę, też pisałam o tym, że bardzo dużo zawdzięczam Szymonowi Szulmiejowi. Chodziłam do żydowskiego teatru i nie wiedziałam, czy to będzie dla mnie, ale okazało się to ważne. Znaczy, słuchałam nagrań żydowskich, słuchałam. I miałam takie poczucie, że właśnie Rachela musi mówić, broń Boże, nie chciałam mówić tak, jak się mówi w dowcipach żydowskich. Ale gdzieś szukałam, żeby był ten jakiś przyśpiew, żeby ona mówiła trochę inaczej, prawda? Ona jest jednak inna. Ona jest inna. I te mówienie jej, pracowałam na tym, żeby to, dziś bym to zrobiła pewnie inaczej. I zawsze jak oglądam dawne filmy, to trochę mnie czasami dotyka to, że te głosy, najbardziej się zmieniają głosy. Czasami obraz jest, a głos jest, ja bym dużo niżej mówiła. Dziś bym grała tak gdzieś nisko bardzo. Natomiast te wszystkie słuchanie, rozmowy, one dały mi takie odbicie, powiedziałabym, że miałam poczucie, że gdzieś ta Rachela moja jest jakoś osadzona, że będę uciekać od tego, nazwijmy stereotypów, czy od tego, prawda, bo można by, ale że właśnie ona jest wykształcona, ojciec, ona się uczyła mówić, prawda? Ona chciała się umieć zachować, prawda, w salonie, a teraz się zachowuje w chłopskiej chacie. Więc chyba dlatego. Pani Maju, ale chyba wszyscy się, nie wiem czy wszyscy, ale ja mam takie wrażenie, że właściwie oprócz pana młodego, oprócz gospodarza, Jaśka, to są takie kluczowe postacie. Właściwie w tej grupie kilku najważniejszych postaci dramatu jest właśnie jest Maja i filmu Wajdy, Maja, proszę bardzo, jest Rachela. Oczywiście Rachela, grana przez panią w filmie Wajdy. I to jest postać, która wprowadza tam bardzo ważny wątek, bardzo ważny element. To jest taka postać, która widzi więcej tak. niż reszta, prawda? Jakby pani określiła właśnie jej rolę i jak pani o tym rozmawiała z Andrzejem Wajdą, jak pani budowała tak. tę postać? No przede wszystkim to, co się tak strasznie zmieniło, nie teraz pandemię, ale i przedtem, że teraz jest to tempo, szybko, pracuje się szybko, kręci się szybko. Myśmy Rachelę właściwie tworzyli na fotelu, w charakteryzatorni. Szukaliśmy tej Racheli. Miałam wielkie szczęście do Halina Berowa, prawda? Charakteryzowała mnie. To była Renata Pajchel, no wspaniała, prawda, fotografowała, Andrzej stał, prawda, operator. Myśmy szukali Zachwatowicz. Tak, Krystyna Zachwatowicz, kostium wspaniały. Myśmy szukali twarzy Racheli. Ja zastanawialiśmy, czarna czy ruda, no to ruda, prawda. To jak peruka była zrobiona, te najmniejsze... Ja miałam taką wdzięczność wtedy do tych ludzi, którzy no właśnie robili peruki, charakteryzowali. Potem rzęsy, rude rzęsy. No i właśnie pisałam o tym, bo nie pamiętam, czy Krysia dopiero do tej twarzy dobierała kostium, czy on już był przedtem. Chyba był przedtem. No wspaniały kostium, prawda, wymyśliła z tym szalem, ta Rachela, prawda, czarno-czerwona, jakby ten szal był. Więc myśmy, to było bardzo ważne, że jak ja zobaczyłam się w lustrze, no to pomyślałam sobie, no tak, to tak by ta Rachela mogła wyglądać. Czyli to była praca bardzo powolna, a właśnie szukanie. Jakie znaczenie ma już kostium i charakteryzacja? No, czy pani w tym momencie strasznie dla czuje, mnie, to że znaczy, jest... Dla mnie, ja tutaj jestem... To znaczy, jak pracowałam w innych filmach, ale w teatrze u Lupy na przykład, czy jak grałam męską rolę u Warlikowskiego, tego, no,
kogo ja grałam, Rabina, to ja zawsze zaczynałam od kostiumu. I tak moim studentom mówiłam, że to jest bardzo ważne. My przecież wiemy, że inaczej chodzimy, jak mamy buty na obcasie. Inaczej chodzimy, jak czujemy się w miarę, jak zobaczymy w lustrze, że, no, że może tak być. Inaczej rozmawiamy, inaczej się... My się zachowujemy, bardzo, bardzo wpływa kostium. Ja uważałam, zresztą za ścianą się tego nauczyłam, już w życiu rodzinnym, że czego nie muszę grać. Przede wszystkim, czego nie muszę grać. Za ścianą wybierałam wszystko, czego nie lubiłam. No to, prawda, sukienka, nie to lila, prawda, te buty takie, ten płaszczyk, kołnierzyk futrzany, prawda, czyli Po latach, jak pani zobaczyła ten film, to powiedziała, że nie, całkiem atrakcyjna była bohaterka. Atrakcyjna nie, ale jak zobaczyłam, bo to w Łodzi ze studentami, mówię, o co mi chodziło, no zupełnie nieźle ona wygląda, ale po latach. Natomiast to właśnie... No bo jeżeli wejdziesz w tak zbudowane dekoracje jak za ścianą i jeszcze masz partnera Zbyszka Zapasiewicza i jesteś tak ubrana, no to właściwie już połowy rzeczy już się czujesz źle. Ja już jako Komorowska się czuję źle, czyli dobrze do tej roli, prawda? Kostium jest bardzo ważny dla mnie. Ja zaczynam od obrazu, prawda? Jak się przypatruję, jak ona, zawsze mówię nie ja, tylko jak ona, znaczy ona tak, aha. Prawda? Czyli to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Rachela wprowadza daje pewien wkład duchowy, intelektualny. Ona zapowiada pewne rzeczy, których inni nie widzą. Zaraz będziemy o tym mówić, ale ja chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa ma może pytania do pani Mai, ponieważ jest to taka szczególna okazja. No to na końcu, tak niech Państwo odpoczną sobie. No. Już nie, oczywiście, że ja myślę, że jeszcze powiemy o tej Racheli trochę i wtedy zobaczymy, bo ja taką niespodziankę przygotowałam dla Państwa w moim zeszycie, że chciałam przeczytać scenę, której nie ma. To było tak, że ja nie mam o to pretensji, w filmie tak bywa, tylko tak mi się wydaje, że gdyby nie moja intuicja, żeby grać Rachelę ostrą kreską, bo ja ją ostro grałam, to Racheli by mogłoby nie być, bo scena ostatnia jest jedną z najważniejszych o tym przemijaniu, te jej wspaniałe pytania do poety. Czy zechce pani zacytować może te tak, słowa? Tak, ja przeczytam, tylko że jeszcze powiem o tym, jak to się stało. Myśmy nakręcili próbnie tę scenę w sadzie i Wajda potem już jej nie kręcił i bieg, który jest po tej scenie, bo on go włożył wcześniej. Rozumiecie Państwo? Kiedy już na końcu wybiega... Bo normalnie u Racheli jest tak, że jest ta scena, którą przeczytam, której nie ma. I potem Rachela, ja tłumaczę, dlaczego tak zagrałam, dlaczego wybiegłam. I ta scena, i to bardzo zabawne, że ja najwięcej myślę o tej scenie, której nie ma. I tyle razy robiłam, 3 razy ze studentami, też się skupiałam na tej scenie. To znaczy takie jest moje poczucie, że jak jestem winna to Racheli. To jest scena pomiędzy Rachelą a poetą, tak? Tak, tak. I tu jest tak. Ach Panie, jaka to piękna dla Pana chwila, ja Panu oddana. I ani się Pan coraz zbliża, ani ja, bo ja wciąż nie śmiała. Poeta. Pani by tam stała i stała na tym wichrze. A ten pęd, a potem te głosy coraz cichsze, coraz dalsze i ta muzyka bliska i te wszystkie na sadzie zjawiska, które ja widziała, a że to tak przemija, że my się rozejdziemy, że się wzajem zapomnimy, to jest Pan mnie zapomni i jak się Rachel oprzytomni, to będzie marzyć, a może będzie smutna. Poeta mówi, to będzie pani kontenta, że myśl tak upiornie zajęta smutkiem, a smutek to piękno. A Rachela, a jak struny się jakie rozpękną i zacznie grać ten żal, wtedy pani weźmie szal i przystanie jak polinna w ogrodzie,
i pomyśli, jaki krój jest w modzie, jak się ubrać, mając pójść na bal lub do koncertowych sal, a tam to się spotkamy. Rachela, na cóż ten serdeczny żal i ta na moim czole chmura? A od czegóż jest literatura? To wejdzie w sztukę, w jakiejkolwiek formie, ale wejdzie. Czy jako sonet, czy liryka, czy felieton powieści. Rachel, a moja muzyka serca, prawie miłość do Pana najszczersza, ta będzie najszczerzej oddana co do wiersza. I teraz rozumiecie, tylko się zastanawiam, jak jest, czy pani, od czegoż jest literatura, to wejdzie w sztukę, w jakiejkolwiek formie albo wejdzie, czy jako sonet, czy liryka, czy... Tego nie jestem pewna, tego zdania. To jeszcze znajdziemy. Ale właśnie, dlaczego to było dla pani ważne? Dlaczego to było takie ważne? Tak. Właśnie, bo sami widzicie państwo, że ona została ugodzona. I stąd jest mój bieg. O tym piszę dokładnie. Ugodzona, kiedy odrzucona? Ugodzona dosłownie, jak przestrzelona, jak skojarzenie z ptakiem, to pani potem będziemy o skojarzeniach pewnie mówić, bo pani mnie pytała o to. Tak. Skojarzenia, ona, ja miałam poczucie, że jak ona się dowiedziała, no bo ona go pyta, no co z tym sercem, co z tą miłością. No to cudowne zdanie jej, że to tak wszystko przemija, że się, prawda, że się rozejdziemy, że się wzajem zapomniemy. To jest pan mnie. Właśnie, a jak się Rachel oprzytomni, to będzie marzyć, a może będzie smutna. I teraz, ja wtedy wymyśliłam to po tej scenie i dlatego mówię, że może dobrze, bo gdyby tej sceny próbnie nie nagrano, to ja bym tego biegu nie wymyśliła. Ja miałam takie poczucie skojarzenia z ptakiem, że ona jak została postrzelona i stąd jest tak, że tak... Jak we śnie czasami nie możemy nóg oderwać, że tak ona potfruwa i biegnie. Ale pani mnie pytała o skojarzenia. O skojarzenia, właśnie chciałam zapytać, bo pani Maju... Czyli wszyscy, którzy z panią pracują, podkreślają, że pani wkłada taki ogromny wysiłek właśnie w pewne poszukiwania, które są gdzieś z pogranicza właśnie wyobraźni, jakichś różnych inspiracji, skojarzeń, obrazów, że pani tak pracuje, zresztą pani też sama o tym mówi. To z jakich skojarzeń właśnie budowała pani Rachelę? Oprócz tego ptaka, bo to już pani mówiła. Bardzo zabawne, bo jak dzisiaj przepisywałam wesele do zeszytu, to zobaczyłam, że ona tam w pewnym momencie mówi, jak ćmy, jak motyle. Więc, a ja o tym zapomniałam. Ja miałam poczucie, że jak spojrzałam w lustro, aha, to jest Rachela, dobrze. I potem jak zobaczyłam tą lampę, gdzie ona tańczy, prawda? To wtedy sobie pomyślałam, ruda Rachela, ćma wokół lampy. Czyli ćma wokół lampy, prawda? I stąd był ten pomysł mój tego tańca, prawda? Tego tańca w koło. Natomiast w mojej pracy rzeczywiście powtarzają się ptaki. U Lupy w wymazywaniu miałam skojarzenie z ptakiem. W pewnym momencie ona się zamieniała w mewę ptaka w ogóle. Zamieniała się Maria w ptaka. Natomiast tutaj miałam takie poczucie, że właśnie, że ten ptak ugodzony, ale potem, kiedy biegła już z rozpostartymi ramionami, tak? To wtedy miałam z kolei skojarzenie i o tym mówię, że ludzie nie muszą wiedzieć, jakie mam skojarzenia. Ja post factum to mówię. Ja miałam skojarzenie ściany płaczu, to znaczy ona biegła jak Żydówka do muru, prawda? I miałam wtedy, i znowu, to jest bardzo ciekawe, bo czy widz ma to... Nie, widz tego nie musi wiedzieć. Widz może czuć, być zainteresowany Rachelą, czuje jakąś tajemnicę, ale ja nie muszę tego, prawda, ja post factum to mówię. Dlaczego to jest dla mnie było ważne? I tu Grotowski miał rację, że
świat w ogóle zwierzęcy. My wtedy, jak ja sobie wyobrażam, nie wiem, czy potrafię to wytłumaczyć, jak ja sobie wyobrażam ptaka ugodzonego, prawda, to ja wtedy nie myślę o sobie, nie myślę ja, aktorka Rachele Grama, tylko ja się jakby gdzieś widzę tego ptaka, prawda? I wtedy jest, wtedy ja to nazywam gaworzeniem, wtedy nie ma tego, co nazywam gaworzeniem, nie ma ogólnikowego grania, prawda? Mm-hmm. Ja się wtedy skupiam, prawda, na swoim jakby skojarzeniu. I wtedy gdzieś jest taka, człowiek się wtedy ma szansę dowiedzieć o sobie czegoś nowego. To jest bardzo ciekawe. To poza ścianą Krzysztof mnie spytał, czy czegoś nowego się o sobie dowiedziałam. Bo nie tylko jest tak, że ja daję coś postaci, ale ta postać też coś daje mnie, prawda? Czyli to jest jakby taka, o tym się rzadko mówi, to jest taka wzajemność, prawda? Ja jej daję siebie, ale ona też mówi, no ja czasami sobie wyobrażałam, że Rachelę mam w sobie, w środku, a czasami sobie wyobrażałam, że ją nakładam na siebie. Mhm. Tak jak, nie wiem, jakby się nakładało na okulary ten, no futero. Jak to się nazywa, futero, prawda? Że gdzieś ja ją, i wtedy jak są te skojarzenia, jak ta Rachela się, jak czasami ona była w środku, to jak się to tłumaczy, to może jest takie, nie, ale chyba to jest łatwe. Chyba Rachela wtedy, to u Lupy bardzo dużo się nauczyłam i zrozumiałam, że postać się rozpycha. To znaczy ta Rachela, jeżeli ja ją gdzieś wkładam w środek, to jest oczywiście sprawa wyobrazi, tylko wyobrazi, to ja wtedy, ona tak jakby chciała mnie wyjść ze mnie, prawda? Czyli ten dialog, to cudowną rzecz, o tym nie pisałam, cudowną rzecz Lupa kiedyś powiedział, że czasami z postaci można wyjść na chwilę. To akurat nie dotyczy Racheli, ale potem wejść. I to w teatrze, ja parę razy to jakby, znowu wyobraźnia, prawda? Ja gram, to mimo wszystko w Sarze Bernard robię. I gdzieś ona na chwilę tak jakby wyszła obok, prawda? I tak jak, aha. I teraz mówię, inaczej mówię, ale potem znowu w nią wchodzę, prawda? To wszystko jest sprawa wyobraźni, bo jeżeli, właśnie wyobraźnia, ja mam takie poczucie, że wyobraźnię trzeba strasznie pielęgnować, że to trochę jak z kwiatami, że jak się nie podlewa kwiatów, to zeschną. I to samo jest z pamięcią i to samo jest z wyobraźnią, że i myślę, że tego uczyłam moich studentów, jeżeli czegoś można nauczyć, to znaczy szukaliśmy, prawda, jak to jest, co się z nami dzieje, co nasze ciało pamięta, prawda? Ale ja mam wrażenie, że pani, bo każdy ma jakieś skojarzenia, prawda? Tak, każdy. No. Naturalne jest to nawet, niektórzy mają ich nadmiar. Ja mam wrażenie natomiast, że u pani i pani Maju jest coś takiego, że pani nie poprzestaje na tym pierwszym skojarzeniu, że pani gdzieś ciągle drąży dalej, jeszcze krążę, dalej, jeszcze krążę. Dalej, żeby te oczywiste skojarzenia nie pozostawały znaczy, przy pani Nie wiem, czy skojarzenia, jeżeli człowiek, jeżeli ja Rachelę w pewnym momencie myślę o ptaku, to nigdy nie jest, to zawsze jest, znaczy to nie jest nudne, tak bym powiedziała, bo to jest twórcze, o tak bym może powiedziała, że gdzieś my wtedy uciekamy, możemy trochę odejść od siebie, coś zobaczyć jakby nowego.